Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix i jak widzicie dzisiaj odpakuję dla was Warhammera The End of Times Vermintide, którego kupiłem w Mediamarkcie w jakiejś bodajże promocji za 40 zł. Jest to takie wydanie, powiedzmy, kolekcjonerskie dla gry w wersji PC-owej. Tak więc dostajemy takie pudełko i tutaj jest kilka naprawdę fajnych dodatków. Jest oczywiście też obwoluta tam ze wszystkimi informacjami, a pudełko, jak sami widzicie, jest zaskakująco ładne. Przede wszystkim wewnątrz w formie takiego digipaka, jak widzicie, jest to przy okazji okraszone grafikami. Mamy zestaw płyt instalacyjnych z grą i raczej wątpię, żeby ktoś z tych płyt to instalował, bo mimo wszystko pewnie pobrać ze Steam będzie to szybciej. Tak czy siak są 4 płyty z grą, pod nimi znajduje się również kod aktywacyjny na grę, ale jako bonus dostajemy również oficjalny soundtrack, co jest akurat bardzo miłym dodatkiem. Jak sami widzicie, te płyty są naprawdę ładne i przy okazji tutaj wszystko jest ozdobione jakimiś grafikami. Ale idąc dalej, pod płytami, tego co prawie nie otwieramy, musimy sobie to pudełko przechylić. Może ja to najpierw złożę. Znajdziemy zestaw fizycznych dodatków. To wszystko. I tutaj mamy tak. Plakat. Plakat jest obustronny, na kredowym papierze, niestety wyskładany, więc raczej nam się on za bardzo, a przynajmniej za ładnie prezentował nie będzie, ale grafika jest fajna. Z drugiej strony mamy tego szczura, którego widzieliśmy choćby na płytach. Tak jak mówię, z racji, że jest to wyskładane, no to niestety zagięcia będą widoczne już po prostu do końca, powiedzmy tak. Dalej mamy artbook, zaskakująco gruby, muszę przyznać, na kredowym papierze również, i mamy tutaj zbiór ładnych grafik z postaciami z gry i tak dalej. Aż ci przeciwnicy, broń, którą możemy dysponować i tak dalej. Widzę, że nawet jest ekipa zajmująca się tworzeniem gry. Według informacji, no to 70 stron, czyli nie jest to wcale taki zły artbook i tym bardziej cienki. Dalej jest poradnik dla gracza, czyli tutaj objaśnione tak sterowanie i chyba ogólnie widzę ogólne zasady gry, wybór postaci i tak dalej. Również kolorowe, na kredowym papierze, co jest bardzo miłe. Taki poradnik, którego obecnie rzadko widzimy w edycjach kolekcjonerskich. I na koniec taka kartka ze szczurem. W ramach podziękowania od twórców gry mamy po prostu, powiedzmy, tutaj taki list. Tak czy siak to tyle. Jak widzicie, niezły zestaw. Nie wiem na dobrą sprawę, ile on kosztuje obecnie na Steamie, przynajmniej jeśli chodzi o samą grę. Tak więc te 40 zł to możecie się zastanowić i sami sobie odpowiedzieć, czy to dużo, czy mało. Moim zdaniem fajny zestaw, ładny. Ja grę posiadam, więc pewnie oddam ją gdzieś na fanpage'u. A od siebie to tyle. Jeśli macie możliwość kupić, nie graliście, nawet nie planujecie, ale załóżmy zestaw się wam podoba, no to myślę, że warto. Jest naprawdę ładny, a widzę, że przy tych kolorach i tym oświetleniu prezentuje się zdecydowanie lepiej niż tak jak mam go teraz przed sobą. Dobra, od ciebie to tyle, czekam na wasze komentarze, a my widzimy się, mam nadzieję, że już niedługo. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć.